Hello, hello! Witajcie moi kochani. Jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać w mojej twórczo komnacie jeszcze raz w tym tygodniu. Jak widzicie, cioci Malwy dzisiaj z nami nie ma, ale został nasz dzielny miś. Miś to po angielsku teddy bear! I na pewno wszyscy doskonale o tym wiecie. Teddy bear to miś. A ten miś jest wyjątkowy, bo należy do mojej córeczki Ani. Chciałabym dzisiaj z Wami powtórzyć wszystkie te niesamowite słówka, których nauczyliśmy się razem, podróżując przez nasze niesamowite królestwo, przez nasze wspaniałe królestwo. Nie wiem, czy pamiętacie, że nasza przygoda na dobre zaczęła się we wtorek. Zaczęła się we wtorek od historii o Noem, i wtedy mieliśmy okazję przypomnieć sobie, jak nazywają się wszystkie zwierzątka po angielsku. Spróbujecie je ze mną powtórzyć? Bardzo się cieszę. Spójrzcie, ja przygotowałam sobie teraz tutaj nasze memo, nasze karty, których używaliśmy do gry. I będziemy sobie teraz na nie patrzeć. Myślicie, że, myślę, że możecie spokojnie popatrzeć na moje karty, a swoje znajdziecie sobie do powtórki po programie. I powtórzymy sobie teraz nazwy wszystkich zwierzątek. Pierwsze zwierzątko u mnie to oczywiście sowa. Sowa po angielsku to owl. Powtórzycie za mną? Owl. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. Dalej mamy świnkę. Świnka to pig. Powtórzmy razem. Pig. Bardzo się cieszę. Chciałabym teraz nauczyć Was takiego słówka, które oznacza po angielsku razem, czyli together. To jest takie trudne słowo, do którego trzeba trochę użyć języka, trochę oprzeć się o zęby, a troszeczkę jakby dmuchnąć sobie powietrze między, między ząbki. Spróbujcie je powtórzyć ze mną. Together. Fantastycznie, ono się będzie często powtarzać, więc damy radę się go jeszcze nauczyć. Następne zwierzątko do powtórki to krowa, czyli cow. Together. Super, niektórzy załapali, że mają powtórzyć za mną. To będzie taki nasz znak. Zawsze, kiedy powiem together, słówko powtarzamy wszyscy. Wypróbujemy jeszcze raz to na krowie? Super. Cow! Together? Fantastycznie. Idziemy dalej. Nasz ukochany tuptuś przychodzi do nas również w sobotę, żeby nam przypomnieć, że chomik po angielsku to hamster! Powiedzmy to sobie razem. Hamster. Bardzo fajnie. Ja wytężam tu ucho i poschylam się coraz bardziej do kamery, bo chciałabym tam wejść do środka i przez ten obiektyw znaleźć się u każdego z Was w domu, żeby móc posłuchać, jak fantastycznie uczycie się z nami słówek. Kolejne zwierzątko to ptak, czyli bird. Together, bird. Bardzo się cieszę. Idziemy dalej. Znowu na B. Tym razem pszczółka, czyli bi. Spróbujmy to razem powiedzieć. To I musi być takie rozjechane, jakbyśmy jechali na deskorolce i trochę się zachwiali, bo Dobra, spróbujemy? Bi. Fantastycznie. No i słuchajcie, bohater dnia pierwszego, czyli lew. Lion. Spróbujemy to powiedzieć sobie razem? Lion. Ekstra. Słuchajcie, jesteśmy w połowie zwierzątek, idziemy. Teraz zrobimy tak, że ja nie będę już dopowiadać żadnych innych słów, tylko będę pokazywać obrazki, mówić je po angielsku, nazwy tych zwierząt, a wy po prostu będziecie powtarzać w tym momencie ciszy, który będzie po zwierzątku. Damy radę? Oczywiście, po angielsku moglibyśmy powiedzieć of course. Of course. Damy radę. Kat. Spider, Fish, Monkey, Dog, Chicken. Rabbit. Elephant. Tu możemy jeszcze raz spróbować, żeby na pewno dobrze to powiedzieć. Gotowi? Are you ready? Elephant. Fantastycznie. Żadne łamańce językowe nie są Wam straszne. I na koniec Penguin. Wspaniale. Słuchajcie, zwierzątka mamy powtórzone, wszystko jest za nami. Oczywiście rodzice mogą Wam pokazywać ten film tyle razy, ile tylko sobie życzycie, żeby dobrze osłuchać się z językiem angielskim i abyście mogli sobie te zwierzątka naprawdę dobrze opanować. Dzięki za powtórkę. Misio, tutaj jako mój pomocnik, będzie pilnował słówek, które już sobie razem powtórzyliśmy. A teraz bardzo bym chciała zaprosić Was do tego, abyśmy powtórzyli sobie słówka, które pojawiły się wczoraj przy okazji tworzenia naszej niesamowitej mapy Waszej wymyślonej krainy. Jestem swoją drogą ciekawa, czy ktoś z Was nadał tej krainie jakąś nazwę. A może ktoś z Was miał pomysł na nazwę po angielsku? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzach pod zdjęciami mapy, czy wasze krainy miały jakieś angielskie nazwy. Ja zapewniam was, czytam wszystkie te komentarze i na pewno trafię na to, jeżeli tylko wasi rodzice wpiszą taką informację pod zdjęciem. Wracamy zatem do naszej mapy. Teraz znowu będziemy potrzebowali z bliska spojrzeć sobie na różne karteczki, które będę pokazywać, dlatego ja teraz szybko odwrócę wzrok i spojrzę tutaj sobie trochę do boku i powtórzymy sobie wszystkie rzeczy, które na naszej mapie się pojawiały. Będziemy teraz y, przypominać sobie legendę. Ja na tej legendzie zobaczcie, zrobiłam sobie tę legendę taką bardzo, bardzo dużą. Tak, o, teraz ekstra to wszystko pewnie widzicie. Zrobiłam sobie takie duże obrazki, żebyście mogli powtórzyć za mną jeden po drugim. Jedziemy? Fantastycznie. Pierwsze słówko to była wyspa, czyli główne miejsce akcji naszej zabawy, naszej gry, naszej opowieści. Wyspa to po angielsku island. Ja mówię słowo, wy powtarzacie. Together, czyli razem. Island. Island. Ok. Następnym słówkiem, które u nas się pojawiło, to było słowo morze. No bo wyspa będzie wyspą tylko wtedy, jeżeli otaczają ją jakieś wody. Tym słówkiem było słowo morze, czyli sea. Myślę, że widzicie te trzy literki, które o, widzicie, ja mam problem, żeby zobaczyć, z której strony mam palucha przyłożyć, ale już się udało. Mamy sea, czyli może. Sea. Sea. Great. Great oznacza fantastycznie. Teraz pamiętacie może dobrze, że po tym morzu coś pływało. Po tym morzu pływały rekiny. I rekin po angielsku. Zaraz spróbujemy, słuchajcie, tak to ustawić, żeby wszystko było widać. O, pewnie teraz będzie widać trochę lepiej. Rekin po angielsku to Shark. Powiecie razem ze mną? Shark? Shark. Super. Spróbujemy teraz y, pokazać się tutaj, może trochę bliżej, zobaczymy czy damy radę. Przez naszą wyspę prowadziła nas droga. Nasze przygody przeżywaliśmy na drodze. I droga po angielsku to road. Pamiętacie na pewno z czasów Drogi Krzyżowej, że mamy jeszcze jedno słowo na drogę i zaraz do tego wrócimy. Ale teraz powtórzmy sobie razem. Road. Road. Ekstra. Po morzu, poza rekinami, pływał też statek. A statek to Ship. 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 Oczywiście nasza droga nie mogłaby być taka prosta, ponieważ prowadziła nas przez las. Las to po angielsku forest. Forest? Yes, forest. A jeżeli gdzieś przy drodze na waszych mapach stało sobie samotne drzewko, to drzewko po angielsku to tree. Powiedzcie ze mną: tree. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Kolejna zielona, zielony element naszej mapy to była trawa. Trawa to po angielsku grass. Together, grass. Super, jesteście ze mną. Pomału zbliżamy się, słuchajcie, do końca naszej drogi na mapie i tam w pewnym momencie na naszej drodze pojawiały się strasznie wysokie i męczące góry. Góry. To po angielsku Mountains. Pamiętacie, jak pomagałam Wam pomyśleć sobie o tym, jak to słowo dobrze powiedzieć? Można na początku pomyśleć sobie trochę o Małży, bo zaczynamy trochę, jakbyśmy chcieli zacząć od Małży, ale później napotykamy głoskę N. A później to już samo szybko do końca leci. Powiemy jeszcze raz. Mountains. Mountains. Bardzo dobrze. Kolejnym elementem naszej mapy była rzeka i jezioro. Rzekę będzie nam łatwo zapamiętać, bo zobaczcie, zaczyna się na taką samą literkę jak po polsku: na ry. Rzeka to po angielsku river. Powiemy razem: together, river. Super. A jezioro to lake. Tak jak wam mówiłam, trochę jak lejek, tylko króciutko. Lake. Lake, słyszałam, bardzo ładnie to powiedzieliście. Idziemy dalej, słuchajcie, ale ponieważ jezioro i rzeka sprawiły, że teren dookoła był podmokły, to trafiliśmy też po, na, po drodze na bagno. Bagno to po angielsku bog albo swamp. Najczęściej mówi się chyba jednak swamp. Powiecie razem ze mną: swamp? Swamp. Fantastycznie. Słuchajcie, rośnie mi w Was ogromna konkurencja, z czego bardzo się cieszę, bo kiedyś ktoś mnie będzie musiał tutaj zastąpić. Ostatnie trzy, cztery obrazki, które mamy z naszej mapy. Żeby przejść przez rzekę, potrzebowaliśmy mostu. Most to bridge. Powiecie to razem ze mną? Bridge. Ekstra. Bardzo mi się podobało. Później trafiliśmy na pustynię. Tutaj mamy dwa słówka. O, widzicie, kartka mdleje. Dwa słówka. Pierwsze ważne dla dzieci słówko to słówko piasek, czyli sand. Możecie to powiedzieć ze mną? Sand. Great. Tutaj. Drugie słowo to pustynia. Desert. Pamiętacie? Desert na pustyni? No pewnie, że tak. Desert. I ostatnie dwa bardzo ważne słowa. Dragon i castle. Czyli smoczysko i zamek. Powtarzamy Dragon, Castle. Ekstra. Dzięki Wam serdecznie. Powtórzyliśmy sobie wszystkie słowa z naszej mapy. I bardzo Was zachęcam do tego, żebyście tak jak ja, spróbowali te rysunki. Tutaj ich trochę nie widać. Spróbujemy teraz pokazać, może. Spróbowali te rysunki zrobić sobie w zeszycie. Żebyście wyspę. O właśnie, wyspę, słuchajcie, żebyście może, żebyście drogę. Ja nie będę wszystkich pokazywać, albo góry narysowali sobie w naszym zeszycie do języków i podpisali je, żeby dobrze sobie je zapamiętać. A jestem teraz bardzo ciekawa, ilu z was uczestniczyło w drodze krzyżowej? Kto z was uczestniczył w drodze krzyżowej? Podnosimy ręce do góry. Kto uczestniczył? Bo ja uczestniczyłam. Ja byłam. No, tak mi się wydaje, że chyba prawie wszyscy, którzy są teraz przed ekranami, brali udział w naszej Drodze Krzyżowej. A kto się nie modlił, może zawsze wrócić do naszego piątkowego filmu i pomodlić się o takiej porze, jaka najbardziej mu odpowiada. W trakcie Drogi Krzyżowej też mieliśmy bardzo dużo różnych ciekawych słówek i je powtórzymy sobie dosyć szybko. A skąd one się wzięły? To zapraszam Was, żebyście odnaleźli lekcję angielskiego z piątku w piątkowym filmie z naszego programu dla dzieci, i tam opowiem Wam, dlaczego wybrałam te słowa. A teraz tylko je sobie powtórzymy. Słuchajcie, moje fantastyczne karteczki. O, zobaczcie, widać je bardzo mocno, jednak co czerwony marker, to czerwony marker. Pierwsze słowo to było słówko serce, czyli po angielsku heart. Powiedzcie je razem ze mną. Heart. Bardzo dobrze. Kolejne słówko to słówko cross, czyli krzyż. Powiedzie je ze mną cross. Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam za to, że tak aktywnie bierzecie udział w naszej powtórce. Kolejne to jest takie długie wypowiedzenie, które oznacza Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa to po angielsku Way of the Cross. Jak wiecie, z mapy wiemy, że droga to może być road, ale może to być też way. Powiemy sobie razem: Way of the cross. Way of the cross. Super. Bardzo dobrze Wam poszło. Dzięki. Dalej mamy słowo ramię, czyli shoulder. Powiemy sobie razem: shoulder. Shoulder. Dalej. Łzy. Bardzo dużo osób płakało w trakcie Drogi Krzyżowej, i bardzo potrzebne jest nam słówko łzy. Łzy to po angielsku tears. Powiedzmy to razem. Together tears. Very good, bardzo dobrze. Kolejne słówko, a w zasadzie dwa słówka, które chciałam Wam nauczyć, to drops of blood, krople krwi. Spróbujmy powiedzieć to razem. Damy radę, damy radę. Drops of blood. Drops of blood. Słuchajcie, ja tak szepczę sobie, bo próbuję sobie wyobrazić, jak wielu z Was fantastycznie powtarza razem z nami tutaj te słówka. Kolejne słówko to słówko heavy, czyli ciężki. Dlatego, że krzyż pana Jezusa był bardzo ciężki. Heavy. Together? Heavy. Very good. Kolejne słówko to fall. Czyli upadek, bo pan Jezus w trakcie drogi krzyżowej upadł trzy razy. Fall? Fall! Fantastycznie! Słuchajcie, naprawdę czuję się, jakbym była z wami w domach i razem z wami powtarzała te słówka. Bardzo dobrze. Pan Jezus był bardzo dzielny w trakcie swojej drogi krzyżowej, dlatego pojawiło nam się też słówko brave. Brave to jest dzielny, odważny, waleczny. Powiedzmy sobie, Brave, brave. Skąd wziął się tutaj lew, dowiecie się, jeżeli wrócicie do lekcji z naszego piątkowego filmu. I ostatnie słówko to było słówko dla chętnych. To było takie trochę trudniejsze słówko, które oznacza chustę okrywającą czyjąś twarz albo taki materiał, w które owinięte było później ciało pana Jezusa. To słówko to shroud, czyli całun albo właśnie chusta. Spróbujecie powiedzieć ze mną, macie jeszcze siłę w buzi, w języku, żeby to powiedzieć? Shroud? Shroud. Bardzo fajnie. Kochani, nasza powtórka zbliża się już w zasadzie do końca. Tutaj obok mnie możecie jeszcze zobaczyć trzy słówka na tablicy. Też napisałam je kolorem czerwonym, żeby one były dobrze widoczne i to chyba była dobra decyzja, bo mam wrażenie, że widzicie je bardzo dobrze, bardzo wyraźnie. To są słówka z naszej gimnastyki. Step. Touch i heel. Ćwiczyliście z Ojcem Remim i panią Becią? Na pewno, jestem przekonana, że ćwiczyliście każdego dnia i te słówka pojawiły nam się w trakcie ćwiczeń. Pierwsze słówko step oznaczało krok. Czyli po prostu wstawaliśmy i robiliśmy krok. Z lewej na prawą albo do przodu i do tyłu. Step. Drugie słówko to było słówko touch. Touch oznacza. Dotyk, dotknąć, touch. Używaliśmy go dlatego, że robiąc kroki, nasze nogi się do siebie dotykały. Krok w lewo, dotyk, krok w prawo, dotyk. Step, krok, touch, dotyk. I ostatnie słowo, które nam się pojawiło, to było słówko heel. I tu uwaga, 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 bo to jest słowo ważne dla wszystkich dziewczynek, które lubią zakładać, czasami buty mamy na obcasie. Dlatego, że słowo heel oznacza pięte, ale oznacza też wysoki obcas. Więc następnym razem, jak poprosicie mamę o buty na wysokim obcasie, to zamiast mówić po polsku, możecie podejść do mamy i powiedzieć: Mami, heels, please! I mama na pewno z radością podawa te, wam te buty, widząc, jak fantastycznie nauczyłyście się angielskiego. A chłopaki, dla was heels! Też bardzo ważne, bo chłopaki robiąc różne rzeczy energicznie bardzo często lubią sobie tak zacząć mocnym krokiem, spięty. Heel, pięta, touch, dotyk, step, krok i słuchajcie. W ten sposób doszliśmy do końca naszego powtórzenia słówek z tego tygodnia. Po drodze pojawiały nam się jeszcze kolory, ale myślę, że to jest na tyle znane, że możecie spokojnie poprosić rodziców, żeby odpytali Was z kolorów. Zachęcam Was koniecznie do tego, żebyście wszystkie te słówka zapisywali sobie w naszych zeszytach językowych, bo pomyślcie sobie, ile ich się zbierze po dwóch tygodniach. Ja dzisiaj naliczyłam już ich chyba ze 30, jeśli nie więcej. Kochani, jeżeli macie ochotę, żeby być z nami również w weekend, a widzę, że macie, bo jest was z nami bardzo dużo, zapraszam was do tego, abyście powiedzieli rodzicom, żeby koniecznie zasubskrybowali dwa kanały, na których pojawiają się nasze treści, nasze materiały. Pierwszy kanał, na którym oglądacie mnie teraz z powtórkową lekcją angielskiego, to jest kanał Mocni w Duchu Jezuici TV. To jest kanał, na którym umieszczamy wszystkie programy nagrywane wcześniej, e, bajki, e, różnego rodzaju inne materiały, też dla dorosłych, do których zapraszamy Was w każdym momencie, w każdym czasie. A mamy też drugi kanał, bardzo ważny dla wszystkich dzieci w naszym kraju i nie tylko poza granicami naszego kraju, również. To jest kanał Mocni w Duchu TV Live. Live oznacza po angielsku na żywo. I o tym właśnie jest ten kanał, że wszystkie rzeczy, które są na nim wyświetlane, są realizowane na żywo. Czyli w tym czasie, kiedy my tu w studiu je robimy i mówimy, wy widzicie je u siebie na ekranach telewizorów. Dwa kanały: Mocni w Duchu Jezuici TV, Mocni w Duchu TV Live. Jeżeli tam będzie subskrypcja i będzie dzwoneczek, będziecie zawsze na bieżąco z tym, co mamy wam do przekazania. A ja już teraz proszę Was, dajcie lajka, like jeśli udało Wam się powtórzyć ze mną dzisiaj słówka. Dajcie lajka, like jeśli potrzebujecie jeszcze ze mną poćwiczyć i wrócić do tego filmu. Like, to oczywiście po angielsku lubię to. Like it. Więc ten kciuk do góry, który się pojawi pod filmem, będzie dla mnie znaczył, że pilnie się uczycie, że jesteście tutaj ze mną i z nami, a dzięki temu inni będą mogli łatwiej wyszukać nasz film. I pouczyć się też trochę, żebyśmy mogli się kiedyś wszyscy po angielsku dogadać. To co? Będziemy razem? Będziemy razem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, subskrybujcie nasze kanały, a będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się u nas dzieje. pa! pa. Bye bye!